Xawery Żuławski w studiu, reżyser. Dzień dobry. Dzień dobry. Spotykamy się, żeby porozmawiać o słuchowisku radiowym, o radioterapii. Premiera 3 lutego. Wszystko już zapięte na ostatni guzik, skończone, gotowe. Leży w archiwach, czeka na odpalenie. Tak. Spokojny? Bardzo. A zadowolony? Też, tak. To jest... Znaczy macie jakieś pytanie? Czy ja już muszę zaczynać? No tak, wiesz, na razie badamy teren. Jestem usatysfakcjonowany, tak. Właściwie nie robiłem nigdy słuchowiska radiowego. To jest taki mój mini, powiedzmy, debiut. No na pewno z tym wszystkim wiąże się taka dość długa historyjka, dość zabawna z całym tym wydarzeniem. Więc tak jak też poza anteną wam mówiłem, to jest trochę tak, że ja jestem najbardziej ciekaw, jak zareagują i co pomyślą na temat swojego dzieła sami autorzy. Historyjka długa. Zaczęło się od konkursu na słuchowisko radiowe. Do finału weszły 4 osoby, które potem tworzyły na bieżąco scenariusz. No to tak brzmi i tak, no ten konkurs nie miał w ten sposób wyglądać, tak? To znaczy konkurs miał być konkursem po prostu i zostało ogłoszone przez 4, no został ogłoszony ten konkurs, na który młodzi twórcy, młodzi dramaturdzy zgłosili swoje prace. Było szacowne jury, które no doszło do wniosku, że w zasadzie są prace, które bardzo rokują, czy autorzy, którzy rokują, ale żadna z tych prac nie jest tak naprawdę słuchowiskiem radiowym. I postanowiliśmy postawić na 4 osoby, które nas najbardziej interesowały, ich teksty nas najbardziej interesowały. No i nagle postawiono na mnie, że no to panie Xawery, to pan teraz z tymi 4 osobami zrobicie słuchowisko i to w porządku. Mówię, okej, fajnie. No w sumie powiem tak, że zaczęło się od, powiedzmy sobie, 2-tygodniowego joba, a skończyło się na 3-miesięcznej pracy. No i to fajnie. No i jakby poznaliśmy się właśnie z Justyną Kowalską, z Anną Szamotułą, Jarosławem Grzechowiakiem i Markiem Jagielskim. Usiedliśmy i ja mówię, słuchajcie, no to nikt nie wygrał, tylko musicie napisać słowisko. No i się zaczęło. I tak, takie są początki radioterapii. O czym opowiada radioterapia? No właśnie konkretnie? O tym. Ale są jacyś bohaterowie konkretni? No tak, no to była cała jakby... No długi proces taki, znaczy ja właśnie jestem tutaj takim mentorem, to źle. Przewodnikiem, monitorem, przewodnikiem, to mi brzmi najlepiej. Czyli kimś, kto spróbował tych młodych autorów, nie niszcząc ich samych i w ogóle nie próbując jakoś za bardzo na nich wpłynąć i też nie mówiąc tak, dobra, słuchajcie, ja mam świetny pomysł, super tekst, macie tutaj, piszcie to będzie niby wasze, a to jest moje, nie? Tylko ja mówię, zaczęliśmy pracować nad tym, jak napisać, w ogóle jak to zrobić, żeby powstało słuchowisko radiowe, żeby było zabawne, ale żeby nie było takie głupkowato, łopatkowo, prawda, i że z nastawieniem na zabawne i w jaki sposób dotyczyło nas samych. No i autorzy wymyślili, że siedzą zamknięci w pokoju i piszą i mają napisać słuchowisko radiowe. Z tym, że oczywiście wcielili się w postaci, tak? W postaci jakby społecznie w tym momencie takie najbardziej widoczne, czy też no tak, chyba tak bym to nazwał. Czyli jest tam i blogerka, słynna blogerka modowa, jest poeta, filozof parkingowy, taki, który security parkingowe tak zwane, jest też niedoszły jogin i taki, powiedzmy, człowiek, któremu bliskie są kultury Dalekiego Wschodu. I teorie spiskowe. I oczywiście, co za tym idzie, teorie spiskowe wszelkiej maści. No i mamy pisarkę, która tak naprawdę pracuje w korporacji, a pisze pod pseudonimem różne ciekawe książki. No i mamy jeszcze Kubę Kuklę w roli własnej. Tak. Czas się kończy. Dziękuję. Nasz czas się kończy. Xawery Żuławski z naszym gościem. Rozmawiamy o radioterapii. Za moment ciąg dalszy. Jakieś tam będzie coś kwieciście ubarwiał i przemawiał do narodu, prawda? I to też ja gdzieś tam sugerowałem, mówię, nie, bo to już podsłuchajcie radia, bo teraz już tak nie mówią generalnie prezenterzy.